Witajcie na kanale, z tej strony Aleksandra. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na szybki kursik, na prostą karteczkę typu pop-up, najważniejsze, mieszczącą się w kopercie. Kartka z bukietem kwiatów, a że zbliża się Dzień Mamy, myślę, że się przyda. Zaczynamy od bazy. Wybrałam bazę A6 w pionie, ale użyję ją w poziomie, nie w pionie, jak jej przeznaczenie. I tutaj po prostu przyklejam sobie przygotowane już wcześniej elementy. Jedynie tutaj jeszcze robię sobie, to jest taki mój sposób na ramkę. Biguję po prostu wzdłuż brzegów, tak w odległości kilku milimetrów mniej więcej. Wydaje mi się, że to pasuje do prostego, minimalistycznego stylu. Po prostu taka rameczka zaznaczona. Żeby nie przedłużać, etap wklejania pominęłam. I teraz już przygotujemy ten najważniejszy element w tej kartce. Będziemy potrzebowali pasek papieru o szerokości 5 cm i 24,5 cm długości. Tu widać na schemacie. Mój pasek ma jednak 25 cm długości, a to dlatego, że później go sobie przytnę w odpowiednim momencie, gdy będę tam przyklejać taśmę na szerokość mojej taśmy. Zaczynam od przeniesienia wszystkich odległości ze schematu i wyznaczenia wszystkich pionowych linii. Tutaj rysuję wszystko ołówkiem, żeby było dokładnie widać coś, co robię, ale też jest to lewa strona, więc właściwie można sobie to tak ułatwić i rozrysować to dokładnie. I na końcu jeszcze, pamiętając, że mój pasek jest o pół centymetra dłuższy, odznaczam centymetr, czyli pół centymetra więcej niż na schemacie. Teraz, by mój koszyczek miał ładne zaokrąglone brzegi, z prawej strony odznaczam centymetr i wyznaczam sobie tutaj, gdzie mój koszyczek będzie miał swoje dno i wyznaczam sobie tutaj, będzie miał dno. Wyznaczam sobie te elementy, które chcę usunąć. W ten sposób będzie mi łatwiej dziurkaczem zaokrąglić tutaj te brzegi. Do przygotowania tego elementu wykorzystałam biały papier, ale to tylko dlatego, że nie znalazłam w moich zapasach papieru z motywem wikliny czy płótna z grubym splotem. Oczywiście to wcale nie musi być biały, to lepiej będzie wyglądało z papierem skrapowym. Niestety nie znalazłam. I teraz jeszcze rozrysowuję te pozostałe linie wzdłuż naszego paska. Zostało mi tutaj 4 cm i dzielę to na 3 części. Od prawej strony i od lewej strony zaznaczam sobie po 1 cm i 3 mm. Czekajcie, 1 cm i 3 mm. Zamotałam się. I to już będzie prawie koniec naszej całej konstrukcji. Tu jeszcze wyznaczam sobie takie skrzydełka pod skosem, te linie. I te skrzydełka są dość ważne, bo one będą ładnie nam w pionie trzymały bok tego kosza, który w końcu będzie ruchomy. Teraz od razu biguję sobie. Bigowania tutaj nie jest dużo. Zresztą jak zauważyliście chyba, tą kartkę można zrobić bez specjalistycznych narzędzi, wystarczą tylko podstawowe, czyli linijka, ołówek i nożyk. Odcinam jeszcze to, co niepotrzebne. A tutaj na dole będę odcinać, usuwać ten środkowy element, bo tu będzie przechodził nasz paseczek ruchomy. I tutaj tak dosłownie po pół milimetra poszerzam sobie to miejsce, żeby potem ten paseczek o nic nie zahaczał i ładnie przechodził. Wszystko już jest gotowe. Wystarczy jeszcze tylko kilka szczegółów, żeby już można było wkleić ten kosz do kartki. Zaginam tu dokładnie tak, żeby ten pasek wszedł mi tutaj w to miejsce. Tutaj dokładnie zaginam.
i zaginam tutaj te skrzydełka po przeciwnej stronie, które będą trzymały nasz kosz. Tutaj jeszcze sobie nacinam takie niewielkie skosy, żeby potem te brzegi ładnie były wklejone, nie były widoczne. To już w sumie tylko kosmetyka taka. No i oczywiście teraz mogę już wygodnie sobie zaokrąglić rogi tego koszyczka. A najgodniej użyć dziurkacza. To oczywiście nie musi to być, to może być po prostu proste, nie ma to znaczenia w ogóle. No więc mamy już wszystko prawie gotowe, tak to będzie tutaj się ruszało. Mamy wszystkie te mocujące elementy zgięte tutaj jakby w jedną stronę w dół. I tutaj będzie nasz paseczek sobie chodził i podnosił nasz koszyk. Mój papier jest dość gruby, bo to jest 300 gramowy papier z bloku Happy Color. A mimo to chcę tutaj jednak ten paseczek wzmocnić. Szczególnie ważne by to było przy papierze skrapowym, który jest jednak o niższej gramaturze. To warto wzmocnić, ten paseczek jest jednak ruchomy, on będzie trzymał ten cały koszyczek i warto to jednak zrobić. Teraz chcę jeszcze nieco ozdobić mój przód koszyczka. Nie znalazłam takiej wikliny, więc tutaj się posiłkuję maską. Taki tusz w neutralnym bardzo kolorze, zależy mi tylko, żeby ten bukiet był naprawdę intensywny, a tutaj te kolory raczej pastelowe i delikatne. Nie polecam tutaj też naklejać na górę dodatkowej warstwy papieru, bo to tylko usztywni niepotrzebnie i ten łuk będzie się nam źle wyginął. No i teraz już czas na wklejenie tego koszyczka do kartki. Tutaj przyda się czerwona taśma. Naklejam dokładnie tuż przy linii bigowania, żeby potem nam się brzegi nie podnosiły i wszystko było dobrze doklejone. Teraz jeszcze dociskam porządnie, warto o tym pamiętać, żeby zawsze taśmę docisnąć. I odcinam tutaj na brzegach jeszcze ten nadmiar taśmy. I teraz już będziemy wklejać kosz do kartki. Tutaj jeszcze, tak jak mówiłam już na początku, odcinam sobie właśnie to, co było za długie i to dokładnie na szerokość mojej taśmy. Moja taśma ma 6 mm, co prawda nie 5, ale tutaj w tym momencie odcinam, czyli skracam sobie to, co było dodane na samym początku przy tworzeniu tego schematu. Wyznaczam, na jakiej wysokości chcę ten koszyk umieścić, ale najważniejszą rzeczą jest, by ten środkowy pasek, który wychodzi nam spod spodu, był dokładnie wklejony w miejsce tuż przed linią bigowania bazy. Pomagam sobie jeszcze linijką, żeby mieć tutaj kąt prosty i możemy sobie już wkleić. Zaczynamy od tych małych skrzydełek tutaj mocujących kosz. Po prostu zawijam je pod spód. Tutaj pilnuję, żeby jednak było wszystko równo. I doklejam ten bok kosza. I ostatni został właśnie ten paseczek. Tu już mierząc właśnie dokładnie mam go przed linią bigowania tej bazy. I teraz wystarczy zamknąć, docisnąć mocno i nasz koszyczek jest gotowy. Mój koszyczek jest dość szeroki i żeby tutaj się bokiem nie odchylał jakoś brzydko, tutaj tak, żeby się nie odchylał, tutaj jeszcze sobie dodam paseczek, smarując tylko na brzegach
żeby nie zakleić sobie tego ruchomego paska, doklejam sobie paseczek taki mocujący i już nasz kosz nie będzie się podnosił. No i teraz już kolejne ozdabianie. Ja do ozdabienia wybrałam kwiaty ze stempla, zestawu stempli takich typu łąka, które wcześniej sobie już przygotowałam, pokolorowałam kredkami i wycięłam. I teraz już kolejne stworzenie naszego bukietu. Najważniejszą rzeczą byłoby to, żeby wklejać te kwiaty tak, powiedzmy nie całą płaszczyzną, żeby kosz nie stracił tego ładnego łuku. Chodzi tutaj o to, żeby przyklejać je na małych kawałkach, smarując klejem lub używając taśmy, tak żeby łuk nie stracił tej swojej krzywizny. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Do tych wyższych kwiatów przygotowałam sobie paseczki takie na szerokość mojej taśmy, żeby je troszeczkę podnieść i żeby jeszcze można było taśmę dodać i dodać takiej nieco przestrzeni między tymi kwiatami. Przyznam szczerze, że układanie kwiatów nie jest moją domeną. Zajęło mi to sporo czasu, więc tu mocno przyspieszam. Zależało mi tylko na tym, żeby było naprawdę gęsto, są to polne kwiaty i ten bukiet, żeby był taki okazały. Jak już mówiłam, wybrałam sobie kwiaty ze stempla, kolorowałam kredkami, które bardzo lubię i w najbliższym czasie postaram się więcej o kredkach powiedzieć w kolejnym filmie. Tym bardziej, że w Zielonych Kotach pokazały się kredki. Słuchajcie, dla mnie rewelacja. Bardzo lubię kredki i kolorowanie kredkami. Nie miałam nigdy z tymi kredkami jeszcze styczności, nawet z tymi wcześniej, które firma wydała akwarelowymi. No więc nie mogę się doczekać już przetestowania tych kredek. Staram się tutaj mocno zagęścić ten bukiet, zależy mi na dużej ilości kwiatów. No i tak wklejam, żeby ten łuk nie stracił tej swojej ładnej krzywizny. Kwiaty, których użyłam, to jak już mówiłam, są kolorowane. Można użyć kwiatów, które często można dostać w bloczkach jako elementy do wycinania i można użyć gotowych, wcale nie trzeba mieć kolorowanych. To już jak kto lubi, jak komu wygodniej. Bukiet już prawie gotowy, na koniec jeszcze dodam sobie taką metkę. To też z wykrojnika. Taki mały dodatek jeszcze do tego bukietu. Dodałam jeszcze parę listków, które miałam wycięte z jakiegoś arkusza, już nawet nie wiem jakiego. I bukiet będzie gotowy. Pozostaje jeszcze nam przygotować przednią część kartki, ale to również na przyspieszeniu i bardzo minimalistycznie. Bukiet gotowy, wszystko działa, dociskam jeszcze mocno, by wszystkie elementy się fajnie skleiły. No i wszystko gotowe. Tu jeszcze mam listki przyklejone w tle. No i kartka wyszła troszkę gruba, ale do koperty zmieści się całkiem spokojnie. Ja tutaj poszalałam z tymi warstwami i z ilością taśmy. To wyszło troszeczkę grubo, a teraz już przygotujemy przód. Wszystkie elementy przygotowałam sobie prędzej, wydarłam sobie z resztek tego arkusza w pistacjowym kolorze pasek. Użyłam sobie stempla z napisem, wycięłam taga i teraz chciałabym tylko tutaj pod tym tagiem lekko wytuszować. Wcześniej oczywiście robię moją ramkę, którą już pokazywałam na początku. I teraz już przechodzę do tuszowania. Chcę tu tylko taki lekki cień położyć pod tym tagiem, żeby się ładnie odznaczył tutaj. On będzie przyklejony na taśmie dystansowej, ale
jeszcze taki dodatkowy cień, nie chcę tu żadnych chlapań, tylko taki po prostu cień. Tyle wystarczy i zabieram się za sklejanie. Tutaj dodaję sobie tekturkę birmatę akurat nie w tym wypadku, żeby to troszeczkę podnieść. No i doklejam. Do tego dołożę tak i kilka kwiatuszków. Wszystko gotowe, więc pozostaje nam wklejenie po prostu na miejsce. I w tym momencie karteczka już jest gotowa. W środku jest kosz, na zewnątrz bardzo prosto i w środku kosz z bukietem pełnych kwiatów. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że dobrze to wszystko wyjaśniłam i zachęciłam Was do wykonania własnej wersji. Tym bardziej, że zbliża się Dzień Mamy. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia następnym razem.